No tak, jeszcze wciąż w naszej sytuacji mamy takie momenty i jest trochę więcej było w pierwszej połowie, w drugiej zdecydowanie mniej, w którym te nogi jeszcze nie chcą tak grać jak powinny. Trochę za wysokiej piłki, nie tak transportujemy piłkę do drugiej linii, jakbyśmy tego chcieli. Dużo zaangażowania, determinacja to jest coś, co na pewno czego musimy się trzymać i cieszę się. Oczywiście dzisiaj parę razy była sytuacja, w której nasi zawodnicy jechali na plecach rzeszowian, ale tak się walczy. Pewne rzeczy, jeżeli poprawimy, to nie będziemy musieli wskakiwać na plecy, a będziemy ustawieni gotowi do tego, żeby bronić. No nic, no mówię, no na pewno parę pozytywów. Oczywiście ciężko znaleźć pozytywy, jeżeli kolejny mecz się przegrywa, ale z mojej perspektywy na pewno kilka tych plusów jest. Chciałem podziękować kibicom, którzy przyjechali za nami daleką drogę. Wiem, że nie takiego wyniku oczekiwali, ale myślę, że zaangażowanie chłopaków w większości przypadków dzisiaj nie mogą mieć pretensji, więc to będą aspekty, których będziemy się trzymać. Na pewno druga połowa, 31 minut do strzelenia bramki na duży plus z naszej strony. Już odważniej, już pewniej w przejściu do ataku, już więcej jakby sytuacji podbramkowych. To są takie rzeczy, na których będziemy bazować w tej chwili, plus ta determinacja, którą chłopakom w szatni nie brakuje. Także tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy mamy pytania do trenera? Nie widzę tak. Maciek? Wiemy, że Stowarzyszenie traciło bramki w pierwszych minutach meczu. Tak się stało też w drugiej połowie, a czy w pierwszej połowie nie chcieliście tak mocniej zaatakować Stali, żeby zdobyć tą bramkę? Byliście wycofani. Oczywiście, że tak, ale dzisiaj trzeba i to co pan zauważył, pewnie w 80 minucie i w 90 dzisiaj było bardzo mądrze, trzeba zarządzać tym meczem i nie mogliśmy od razu rzucić się na hura, bo 35 stopni dzisiaj troszeczkę zrobiło swoje. Oczywiście, mówię tak jak powiedziałem, determinacja naszych chłopaków spowodowała to, że dzisiaj debiutujący Natal Malczuk w 60 minucie złapał skurcze, co jest oczywiście nienaturalne, jeżeli człowiek jest przygotowany, ale sam jego debiut, pewnie wyzwanie przed nim stawiane było takie, że spowodowało, że pomimo, że dobrze trenuje, dobrze jest przygotowany, jednak ten stres spowodował, że te skurcze się pojawiły. Stąd musiały być pewne rotacje i tak naprawdę chcieliśmy mądrze zagrać. Oczywiście troszeczkę zbyt bojaźliwie, ale mówię, to tak naprawdę siedzi w kontekście tego, że przegrywamy 5 meczów z rzędu, 6 tak naprawdę nie chcemy przegrać i tak naprawdę skończyło się znowuż po zdobyciu przez nas bramki, znowuż podświadomie chłopcy się troszeczkę cofnęli, chociaż staraliśmy się ich wygonić. Za wszelką cenę chcieliśmy dzisiaj osiągnąć cel. Ja wiem, że cel się osiąga, jeżeli dobrze się porusza po boisku i to są takie rzeczy, jeżeli będziemy nad tym pracować, to wierzę, że z każdym meczem będzie coraz lepiej. Pana zawodnik w sytuacji, kiedy graliście 10 na 11, bezsensownie kopie piłkę i gracie 9, czy będzie pan miał do niego jakiś reprymendę w stanie? Wie pan co, takie rzeczy trzeba najpierw przeanalizować, nie wiem czy to było równo z gwizdkiem, czy nie równo z gwizdkiem, czy to było bezpośrednio pod gwizdku. Na gorąco ciężko mi taką sytuację jest na pewno przeanalizować. Wiem jedno, że bardzo chcemy, a tak jak wszyscy wiemy, emocje w sporcie są niesamowite i dzisiaj ciężko mi w jakikolwiek sposób odnieść się tak zero-jedynkowo do tej sytuacji. Na pewno zobaczymy sobie co, jak na pewno sobie podpowiemy, bo każdego dzisiaj na pokładzie potrzebujemy i musimy z tego wszystkiego, z tej całej sytuacji wyjść wszyscy razem jako zespół, jako drużyna, jako wszyscy, którzy życzą dobrze Chrobremu Głogów. Dziękuję. Dominik? No tak, gdybym powiedział, że to jest mecz o życie, to tak naprawdę już dzisiaj byśmy mogli się położyć i oddać inicjatywę komuś innemu. No i to jest aż i tylko 6 mecz. Oczywiście, no przegrywając 6 meczów trudno powiedzieć, że nagle zaczniemy wszystko wygrywać, bo na pewno tak nie będzie, ale tak jak powiedziałem, 35 minut drugiej połowy, to my byśmy, z tego co pamiętam, częściej na połowie Stali Rzeszów, która miała wynik, my stwarzaliśmy groźniejsze sytuacje. No w ten sposób to można budować. Ci chłopcy potrafią grać w piłkę, bo to są zawodnicy, którzy niejednokrotnie grali na boiskach Ekstraklasy, pierwszej ligi. Być może niektórzy debiutują, ale wszystko przed nimi, trening, świadomość tego, że walczę o swoje życie, świadomość tego, że potrafię grać w piłkę i każdym podaniem nakręcam się. W pierwszej połowie, tak jak powiedziałem, było zbyt dużo chaotycznych podań do Mateusza Machaja, na przykład 2 razy chcieliśmy mu na głowę zagrać, gdzie był w półstrefie i mógł spokojnie piłkę dostać do nogi, my gramy na głowę. I to są takie rzeczy, musimy przegryźć. No, jeżeli będziemy dobrze pracowali, a wierzę, że tak będzie, to prędzej czy później los się troszeczkę uśmiechnie do nas, że to my pierwsi strzelimy tą bramkę na 1-0, gdzieś od słupka się odbije, dzisiaj słupki były po obu stronach oczywiście, no w 8 już naprawdę było bardzo ciężko, nie mówię, że to nie było do wybronienia, chwilę wcześniej tak naprawdę Stal Rzeszów też miała piłkę na głowie, która minęła słupek, no
ten sposób tylko się pracuje. Nie znam sposobu. Nigdy nie czarowałem do dnia dzisiejszego. Od jutra też nie zamierzam jakby tego zacząć. Wiem, że ciężką pracą, ciężką, ale przede wszystkim mądrą. Nie ciężką, bo ci chłopcy naprawdę są zaangażowani. Ja nie mam dzisiaj pretensji o zaangażowanie tych chłopaków na boisku. Zresztą widzieliście to wszyscy. No, potrafili ze trzy razy powstrzymać przeciwnika. Nie do końca sportowy sposób, no. Ale tak się w piłkę gra dzisiaj. Dzisiaj walczy się do upadłego. To zabrakło nam, nie wiem, 30-45 sekund. Trudno. Będziemy robili to samo z Tychami w następnym meczu. Zapytam się o przygotowanie motoryczne, bo było sporo momentów, szczególnie w końcówce spotkania, kiedy piłkarze gdzieś leżeli. Czy to z powodu skurczu, czy po prostu kontuzja, bo tam piłkarze to nie na. Jak pan ocenił przygotowanie motoryczne? Te warunki były bardzo trudne, też dzisiaj dały po prostu sobie znać. Znaczy w pierwszej połowie na pewno piłką lepiej oprawa Star Rzeszów. Przez to my poruszaliśmy się bez niej, musieliśmy biegać, a wiadomo, że dzisiejsza ilość przebiegniętych kilometrów jeszcze nie mam oczywiście danych, ale na pewno będzie na bardzo dobrym poziomie. Nie miałbym większych zastrzeżeń do przygotowania motorycznego. Problem polegał na tym, że dwa dni przed meczem Albert Zarówny, który był prawym środkowym naszym obrońcą podstawowym, złapał grypę żołądkową. Pech chciał, że dzień później dwóch następnych zawodników złapało grypę żołądkową. Potencjalnie prawdopodobnie mieli szansę dzisiaj wystąpić w tym meczu. Więc dzisiaj musieliśmy zadebiutować Natanem Malczukiem, który, tak jak powiedziałem, młody chłopak, debiut, dał z siebie ile potrafił, nie mam większych zastrzeżeń, wręcz przeciwnie, uważam, że zagrał całkiem poprawne zawody, ale głowa plus wszelkie aspekty dzisiejszego dnia, 35 stopni, murawa plus bieganie więcej za piłką spowodowały, że już musieliśmy szukać tych rotacji. Być może troszeczkę dłużej byśmy przytrzymali chłopaków, ale też wiedzieliśmy, że trzeba tej świeżości wprowadzić. No rzeczywiście, no niepotrzebna ta sytuacja oczywiście, ale mówię, jakby dzisiaj ciężko mi komentować na gorąco, gdybyśmy grali w 9, zawsze jednego więcej. No 8 to już taka rozpaczliwa troszeczkę obrona z naszej strony, ale tak jak powiedziałem, no ja wierzę, że ci chłopcy będą mieli podniesioną głowę, bo dzisiaj zasługują na to, pomimo wyniku, który nie jest po naszej stronie.